Znajdujemy się w centrum konferencyjnym Pałac i Folwark Łochów, gdzie odbywa się już 8. edycja wydarzenia Projekt BMS 2022. Jest to coroczne i ogólnopolskie spotkanie dostawców i odbiorców technologii automatyki budynkowej, systemów BMS, a także inteligentnego zarządzania budynkami. Podczas tegorocznej imprezy Projekt BMS prezentujemy właściwie rozwiązania dla problematyki oszczędzania energii w bardzo szerokim rozumieniu. Poczynając od różnego rodzaju norm i wytycznych zarówno Unii Europejskiej, jak i takich, które dotyczą naszego państwa. I później przenosimy to na poziom naszych rozwiązań technicznych, które pozwalają wszystko to zrealizować w rzeczywistości. Przyjechaliśmy z całym portfelem produktowym. Cały portfel składa się z 7 grup. Począwszy od zaworów, poprzez siłowniki, moduły wejść-wyjść, sterowniki swobodnie programowalne DDC, sterowniki dla komfortu pomieszczeniowego oraz sterowniki bardziej zaawansowane, takie jak MAC 36NL. Przyjechaliśmy tutaj zaprezentować urządzenie do sterowania i regulacji oświetlenia, pomiarów energii oraz z najnowszym przekaźnikiem programowalnym. Właściwie przyszłość chyba nie istnieje bez automatyki budynkowej albo generalnie bez automatyki. Dzisiaj praktycznie automatykę mamy w każdym urządzeniu, w każdym miejscu, gdzie się znajdujemy. I nie ma od tego odwrotu, ale to nie dlatego, że jest jakimkolwiek złem, tylko dlatego, że pozwala nam na przykład oszczędzać pieniądze i funkcjonować w komfortowy sposób. Automatyka budynkowa przede wszystkim daje nam możliwość zarządzania komfortem oraz zarządzania zasobami budynku. Ale tak jak widzicie wszyscy, ceny energii poszybowały bardzo wysoko i automatyka budynkowa jest odpowiedzią również na to, aby zaoszczędzić tą energię. Warto inwestować w automatykę budynkową. Możemy zoptymalizować zużycie energii, zmniejszyć koszty użytkowania, zmniejszyć rachunki za energię. Zmiany podatkowe dość mocno zmieniły, można powiedzieć, reguły gry na rynku, w związku z tym fajnie mieć możliwość przedstawienia uczestnikom kilku słów na temat Nowego Ładu, na temat tego, co się w podatkach zmieniło, zwiększyć trochę poziom wiedzy na temat zmian podatkowych. W ramach wystąpienia mówimy o problemach cyberbezpieczeństwa. Chcemy również wyposażyć osoby, które zajmują się na przykład zarządzaniem nieruchomości, wytwarzaniem nowoczesnych rozwiązań, które są tutaj często prezentowane na konferencji. Chcemy wyposażyć je w narzędzia i w podstawową wiedzę, która pomoże im zwrócić również uwagę na aspekty bezpieczeństwa systemu budynkowego. Projekt BMS uważam za bardzo profesjonalnie zorganizowaną imprezę, zarówno na etapie przygotowawczej, jak i oczywiście wykonawczej. Jest to jeden z jedynych takich projektów w branży automatyki budynkowej w Polsce, który ma miejsce i myślę, że oby więcej takich imprez, bo jest to dobry approach do tego, żeby promować, budować świadomość właśnie, czym jest automatyka budynkowa i jakie ma znaczenie w otaczającym nas świecie. Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia Projekt BMS, która odbędzie się już w przyszłym roku.